Cześć wszystkim. Zima zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią problemy z odpaleniem samochodu rano. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się trzem różnym modelom rozruszników samochodowych od renomowanej firmy Popdier. Porównamy ich specyfikacje oraz funkcje, aby pomóc Wam wybrać odpowiedni model dostosowany do Waszych potrzeb. Zapraszam do oglądania. Pierwszy model to Popdier PDJ X1. W opakowaniu znajdziemy dość skromny zestaw zawierający urządzenie rozruchowe, kabel USB, przewody rozruchowe oraz instrukcje obsługi. JX1 zachwyca wykonaniem z wysokiej jakości materiałów, wskazując na swoją premium jakość. Posiada również bardzo czytelny wyświetlacz, który informuje nas o poziomie naładowania. Na górze urządzenia znajdziemy mocną latarkę, która w tym modelu jest najjaśniejsza w porównaniu do pozostałych dwóch. Obok latarki mamy dwa porty USB oraz wejście USB do ładowania urządzenia. Wejście na przewody rozruchowe jest zabezpieczone przed deszczem, ale szkoda, że producent nie zadbał o podobne zabezpieczenie dla portów USB. Warto także dodać, że wszystkie trzy urządzenia działają w temperaturze od minus 20 stopni do minus 60 stopni. Ten model jest najsłabszym z trzech pod względem mocy, oferując prąd szczytowy wynoszący 1500 amperów i pojemność 15 000 mAh. Niemniej jednak nie należy go lekceważyć, gdyż poradzi sobie nawet z dwulitrowym silnikiem. Po uruchomieniu samochodu ekran wskazuje 91% naładowania. Producent twierdzi, że urządzenie może obsłużyć nawet 4-litrowe silniki diesla, co oznacza, że będzie w stanie sprostać większości potrzeb. Kolejny model to Popdier PDJ 01. W opakowaniu znajdziemy ten sam zestaw akcesoriów, co w przypadku JX1. Jednak obudowa tego urządzenia robi jeszcze większe wrażenie, a pewne błędy z poprzedniego modelu zostały naprawione. Wejścia USB oraz wejścia na przewody rozruchowe są odpowiednio zabezpieczone przed deszczem i kurzem. Jedynym minusem tego urządzenia jest bardzo słaba latarka, która niestety wypada znacznie gorzej niż w modelu JX1. Jednak warto podkreślić, że ten model oferuje prąd szczytowy wynoszący 2500 amperów i pojemność 20 000 mAh. Według producenta będzie on w stanie odpalić nawet silniki diesla o pojemności 6 litrów, co jest imponującym osiągnięciem. Ostatni model to Popdier PDJ 02. Model ten jest identyczny jak J01. W zestawie znajdziemy ten sam zestaw akcesoriów, co w przypadku poprzednich modeli. Dodatkowo dostajemy bardzo ładnie i dobrze wykonane etui oraz adapter zapalniczki samochodowej. Ten model jest najmocniejszy i najlepiej wyposażony spośród wszystkich. Posiada prąd szczytowy wynoszący 3000 amperów oraz pojemność prawie 24 tysięcy mAh. To urządzenie idealnie nadaje się do rozruchu nawet bardzo dużych silników. Producent deklaruje, że poradzi sobie z silnikami benzynowymi o pojemności 10 litrów oraz silnikami diesla o pojemności 8 litrów. Podsumowanie. Wszystkie trzy modele rozruszników samochodowych od Popdier są imponujące pod względem specyfikacji i funkcji. Wybór zależy głównie od Twoich indywidualnych potrzeb. Jeśli potrzebujesz największej mocy i pojemności, model J02 z 3000 amperów i 23 000 mAh może być najlepszym wyborem, pozostawiając sporo baterii po rozruchu na ładowanie innych urządzeń. Jeśli zależy Ci wyłącznie na awaryjnym rozruchu samochodu, wybierz najtańszy model JX1. Model J01 stanowi świetny kompromis między mocą a pojemnością. Wszystkie trzy modele oferują zaawansowane funkcje zabezpieczeń i przydatne dodatki, takie jak wbudowane latarki LED. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i zyskaj pewność, że zawsze będziesz przygotowany na każdą sytuację awaryjną na drodze. Link do urządzeń zostawiam w opisie pod filmem. Dzięki za oglądanie.